Cześć, jestem Adrian. To moja bardzo krótka recenzja. Dzisiaj będę gadał o Pitbullu, nowe porządki. No i od razu przejdę do plusów i minusów. Więc takim pierwszym minusem jest to, że bardzo dużo się dzieje na ekranie. Jest wartka akcja. Cały czas prawie jest prowadzona jakaś gra z widzem. Przez większość filmu mamy się na czym skupić i film nas wciąga. Jest bardzo fajnie oddana atmosfera. Aktorzy świetnie dobrani do swoich postaci. Idealnie odgrywają swoje role. Ale według mnie tylko te pierwsze i drugoplanowe. Trzecieplanowe postacie już tak dobrze sobie z tym nie radzą, niestety. Dialogi. Po prostu niszczą system, wszyscy się śmieją na sali. Był dialog Miami do jakiegoś kolesia, że włos ci z głowy nie spadnie na to ktoś z publiki, ale on przecież jeden jest łysy, tak? No i wszyscy zaczęli się śmiać, niby nic takiego. Oraz inne teksty, które pojawiają się w filmie. Na szczęście w trailerach nie zdradzono wszystkich. I czuję się taką polskość w tym filmie. Jest taki prawdziwie polski, dobrze zrealizowany film, według mnie. Ale ma też swoje wady. Jedną z takich wad jest to, że właśnie kilka wątków zostało trochę spłyconych lub wręcz pominiętych. I dla niektórych może przeszkadzać to, że jest bardzo dużo hiperrealistycznych scen. Obcinanie palca, głowy, ciąganie, zakopywanie na żywca, czy też... No i właśnie, teraz moje takie pytanie do was. Bo jest tam taka scena, gdzie główny bohater... Olka, słuchaj, ja mam codzienną dupę. A dupa ci nie robi kanapek do pracy? Robi. Ale nie z ogórkiem. Kurwa. Nie. Te ostatnie kurwa, ja odbieracie jako no kurwa, nie wygram z nią, dam sobie już spokój, ja pierdolę? Czy kurwa, no kurwa ma rację, tak, jakby przyznaję jej rację w ten sposób, tak uważa moja dziewczyna. Piszcie w komentarzach na dole, jeżeli się zgadzacie z pierwszą wersją, to dajcie okejkę. Jeżeli się zgadzacie z drugą wersją, to napiszcie komentarz. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, będzie tego więcej. Peace, yo.